Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazi Kaszebę, a w dzisiejszym odcinek będzie kontynuacją serii remontu 60. Tej została taka w krzakach, jakby tam mówiliście pod płotem, w krzakach, różnie mówiliście, ale widzę, że bardzo Wam się podoba ta seria i trzeba ją kontynuować. Fajnie, że taki fajny, pozytywny odbiór macie z tych odcinków, dlatego będę robił odcinki tyle, ile będę mógł. Będę chciał Wam wszystko pokazać. Może nie uda mi się cały czas pokazywać, ale będę chciał bardzo dużo Wam pokazać, żebyście, jakby to powiedzieć, no nieraz moje metody nie są do naśladowania, ale są skuteczne, bo bardzo dużo ludzi podchodzą do tego sceptycznie, do moich metod, do moich różnych tam patentów czy coś, ale ja tam jestem zadowolony z tego, jak ja robię, skutkuje to. A więc co, przechodzimy do meritum sprawy, a więc do tego ciągnika. Dzisiaj będę chciał rozebrać ten tylny most będę chciał rozebrać, przekładnię główną wyjąć, to wszystko rozebrać, złożyć na nowo, może go całkiem wyjmę, zobaczę, bo i tak go będę musiał całkiem wyjąć, może go już rozbiorę, oddzielę tylny most od skrzyni oraz silnik od skrzyni biegów. Mam sobie teraz załatwiony taki oto sprzęciorek pożyczony od mojego kolegi Wieśka, którego tam pozdrawiam, na pewno będzie oglądał. Co ja tu w ogóle dalej mogę mówić? Trochę tutaj poukładaliśmy, raczej brat poukładał, ja trochę potem poukładałem. Trochę więcej się miejsca zrobiło. No trzeba tutaj po prostu jeszcze to zagospodarować jakoś, ale to się wszystko powoli da. Jeszcze trochę mały taki sajgonik jest. Blachy muszę zawieźć do malowania proszkowego, a w kolejnym odcinku będzie kolejny ciągniczek. Zobaczycie, jaki to jest ciągniczek. Też mojego znajomego. Chyba, nie wiem, czy był widziany na innym kanale, czy był pokazywany, czy nie, ale będziecie znali tego pana z innego kanału, bo byliśmy pół roku temu gdzieś, parę miesięcy stał ten ciągnik u mnie, no i w końcu się musiałem wziąć za ten ciągnik, bo aż wstyd się przyznawać, ale tak długo, żeby kto ciągnik robił. A chcę Wam coś pokazać, co będę montował do tego tylnego mostu. O, popatrz, tutaj dam go na światło, zobaczcie, co będzie, widzicie? Skośne zęby. Już tak jeden zestaw montowałem, znaczy sorry, dwa takie zestawy zamontowałem i powiem Wam, radzę każdemu to montować, który rozbiera tylny most. Każdemu radzę to montować, bo naprawdę jest warto. Jest to firma Corus. Produkuje to firma Corus. Jest to bardzo fajny zestaw. Bardzo fajnie on się sprawuje. Cichutki, przede wszystkim cichutki. I są też jeszcze takie zestawy, tak zwane szybkie. O, zobacz, tu jest logo, taki logotyp. O, tu jest Corus. Tak więc, jeśli ktoś robi na przykład, tak jak tutaj ma ciągnik w oryginale i w ogóle wszystko i chce na przykład wszystko zachować w oryginale, to jedno takie bym odstępstwo zrobił od oryginału, bo oryginalna rzecz to jest w ogóle dla mnie, to jest dramat, jakaś poruszka, porażka. Bo to powinno być już z fabryki, to powinno wyjeżdżać na tym zestawie powinno to wjeżdżać, a nie na takim nieporozumieniu. Przecież to, kurczę, chodzi o nasze zdrowie, przecież nasze uszy i w ogóle na samopoczucie, przecież to, o, szkoda gadać. Będę musiał rozebrać skrzynię biegów, może ją rozbiorę, może nie na tym odcinku, zobaczymy jak długo będzie się ten odcinek toczył. No nie chcę tam zbytnio długich odcinków robić takich, że na przykład tam godzinę. O, zobaczcie, jak rozlałem olej, super, nie? Za chwilę pójdzie sorbent i zasypię to sorbentem po to, aby się nic tutaj nie kleiło do nóg. Ale zamiecia majda, widzicie? Nie jestem taki idealny. Ale co, trzeba się przyznać do porażek i brać je na klatę. Dobra, koniec pierdzielenia. Czas się brać za robotę. Pierwsze co? Odkręcamy te tu pokryweczki, zdejmujemy taśmy. O, panie kolego, zobaczcie, co tu jest. Zobaczcie, co tu jest. Śruba wkręcona. To są patenty. Ja pierdzielę. Dobra, będziemy te patenty neutralizować. Dobra, widzimy się później. Trochę postanowiłem oczyścić tutaj te wnęki. Są już wyczyszczone. Trochę piachu tu się nazbierało, ale przy tym czyszczeniu, jak mogliście prędzej zauważyć, tutaj na tej taśmie była, zamiast takiego tutaj sworznia, była ta śruba tutaj zamontowana, taka oto śruba, o tutaj, i
komuś to zginęło i nie chciało się szukać, a ja znalazłem to. Znalazłem to w tej właśnie, w tej komorze, leżało sobie na dnie, tak więc jest komplet, tylko wystarczyło poszukać. Dobra, ja rozbieram ten cały tylny most i widzimy się, że będzie to wszystko na stole. No i tak jak już widzicie, wszystko leży już na stole. Stole operacyjnym, diagnostycznym, jak zwał, tak zwał, w burdlu. W burdlu leży, zobaczcie, gdzie jest Saigon. Ja, aż się ciężko przyznać do tego. No i zobaczcie, to jest ten wałek, który wyciągnąłem z tej skrzyni biegów. O ten dystans jest za dużo, gdyż jak sprawdzałem luz, bo ta śruba powinna być dociągnięta z odpowiednią siłą, ona była... W ogóle nie dociągnięta nie była, bo teraz tak, żeby to wszystko chodziło tak, jak być powinno, tutaj się dystansuje te łożyska, tutaj się dystansuje, to jest jedno łożysko, czekajcie, gdzie jest drugie, łożysko. Aha, tu siedzi. I te dwa łożyska się opierają na tych dystansach i to trzeba dokręcić, nie wiem, z siłą 100 Nm, nie wiem, musiał sprawdzić w książce dokładnie. Ja to dokręcam zazwyczaj tak do oporu. Niektórzy to dokręcają lekko, bo już się łożyska klinują, a nie wiedzą o tym, że tu się dystansuje to, żeby to miało swój taki jakby opór, taki jak być powinien. Każdy taki jakiś doświadczony mechanik wie na ten temat, jaki powinien być ten opór. Pewnie już pewnie wlejdzie w falę szamba, że ja nie jestem mechanikiem i w ogóle się nie znam. Może i tak być. Zobaczcie, a to jest winowajca tego, że te koła się nie zgrywały. Ktoś tutaj zaszalał z podkładkami. Zobaczcie, jaka grubość tych podkładek. Ona ich powinna być o tyle mniejsza i ta ilość podkładek, grubość tych podkładek o ten tu rozmiar tutaj, wymiar bardziej tego tutaj, te zęby powinny się o tak ładnie tu zgrywać, a one chodziły o w taki sposób, a one powinny być o te 2 mm o, tak żeby to czoło tutaj było na równo. Kiedyś fajnie to opisał Mariusz Zdanowski na swoim kanale, jak prawidłowo ustawić te wszystkie, jak ustawić prawidłowo tą przekładnię główną. No, jak ustawić tą przekładnię główną tak, żeby to chodziło cicho, bez żadnych zacięć oraz żeby po prostu był ten komfort jazdy, żeby nie było tego elementu słychać. Bo jak sami wiecie, ten kto użytkuje 60, bardzo rzadko się zdarza tak, że oryginalna ta przekładnia główna nie wyje. Dlatego trzeba to parę razy się, no to jest taki mozolny trochę proces, żeby to wszystko złożyć, ale to trzeba naprawdę się postarać, poświęcić tego czasu, żeby to wszystko zgrać jedno z drugim, bo naprawdę teraz tutaj te łożyska trzeba ustawić, te łożyska względem tego koła, odsadzając je albo dociągając, w zależności jaki ma tu powstać luz. Pierwsze co, ustawiamy tak, żeby, ale to wszystko pokażę wam już w moście, jak to wyregulować poprawnie, bo nie wiem, może zrobię z tego, z tej tu przekładni może ten jeden odcinek po to, żeby nie wiem, może po to, żeby ten jeden, żeby most był na jednym odcinku, żeby wam nie robić takiego, jakby to powiedzieć, teraz takie fajne, modne słowo, mindfucku, nie robić z głowy czy coś takiego, się nie znam. Ja tam mówię bajzel w głowie i tyle. Dobra, wiecie co? Ja chyba już na dzisiaj kończę, bo już jest bardzo późna godzina, a tam, kurczę, bym chciał jeszcze trochę tam z rodzinką spędzić czasu, więc to i tak jest po 21, więc ja na razie kończę. Mam to zdemontowane. Jutro rano zaczynamy z pełną siłą, z pełną energią i składamy to wszystko w całość, bo nie ma czasu na pierdoły. Ale jeszcze muszę na coś zwrócić uwagę, bo powiedzcie mi, o co chodzi z tym malowaniem, że to jest tutaj, ten korpus jest malowany, ale razem też to koło też jest pomalowane, jak tu zauważyliście, ono jest pomalowane też farbą, jakby to było regenerowane jakoś czy coś, bo z tego co się orientuję, to te elementy są na przykład malowane całości, potem są trafiane do obróbki skrawaniem i wtedy tylko te elementy, które nie były obrabiane, są, mają na sobie farbę. No ale co, po co wtedy tutaj ta farba, ktoś tu malował czy coś? Może wy coś wiecie na ten temat, więc dajcie znać w komentarzach, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeszcze zauważyłem, tak, co jeszcze jest do wymiany. Czego nie zauważyłem, zobaczcie, te widełki są do wymiany, te widełki oraz ta ośka ktoś tu zaspawał, a muszę ją rozebrać do tego, aby tutaj te uszczelnienia wymienić. Za każdym razem macie to rozebrane, wymieńcie te uszczelnienia, bo
One mogą, one się zużywają i może tutaj powstawać wyciek. Jeśli ktoś ma mało oleju, to ten wyciek będzie naprawdę na pewno mniejszy, ale na pewno będzie, dlatego lepiej to wymienić, jak to macie wszystko wyjęte, wymienić, macie święty spokój. Tak więc na dzisiaj kończę pierdzielenie i widzimy się drugiego dnia. No i witam Was kolejnego dnia. Tak to się na tą chwilę prezentuje. Chwilkę podziałałem, trochę porozebierałem. Skrzynia jest praktycznie już, tylko dolna linia została do wyjęcia. Jeszcze skontroluję tutaj łożyska igiełkowe na tym wałku wstecznego biegu. Jak już jest to rozebrane, warto tam zajrzeć, tylko wystarczy tą śrubę odkręcić, zabezpieczającą ten wałek. I tutaj wkręcamy sobie pręta 12, podkładeczka i wkręcamy i mamy przyrządzik do wyciągania tego wałka. Powinno wszystko wyjść bez problemu. Teraz, żeby wyjąć tą dolną linię, jak to było teraz? Tam jest chyba kontra. Kontra trzeba rozkręcić. Żeby to rozkręcić, trzeba cały przód rozdjąć. Chyba będę musiał teraz silnikiem odjechać. Silnikiem wyjeżdżam. I wtedy biorę się za rozbieranie całkowicie skrzyni, bo pierwsze co chcę zrobić, skrzynię na gotowo, żeby była gotowa skrzynia, żeby była złożona. A następnie tylny most, silnik. I to taki jest plan. Powiedzieć można, że na ten odcinek zobaczymy, jak on długo będzie trwał. A tutaj zobaczcie, są części od skrzyni. A jeszcze tymczasem chcę Wam pokazać, że już został roznitowany stary ten wieniec. Wieniec, jaki wieniec? Koło talerzowe. Koło talerzowe zostało roznitowane. Powiem Wam tak, to chyba było najcięższe roznitowywanie. To było tak dobrze zanitowane, że z tym się nic nie działo. To było tak fajnie znitowane, że no elegancko, nie było się do czego doczepić. Więc teraz jest jest kręcone tutaj na 4 śruby ładnie. Muszę teraz rozgrzać nity i na ciepło będę je ładnie wszystko nitował, więc powinno wszystko chodzić. Ten wałek idzie do wymiany. O, a to jest stary atak. Stary atak już też ma swoje przeżycie taki. Zobaczcie, jak mało on współpracował z tym kołem talerzowym. No to jest, no kurde, słabo, słabo, słabo. A bo tutaj, zobaczcie, dlatego wyło wszystko. Wyło strasznie. I tak to właśnie jest. Dobra, biorę się za składanie, albo bardziej rozkładanie jeszcze bardziej tego ustrojstwa, bo czas mnie goni. No jak mogliście już zauważyć, silnik wyjechał, sprzęgło zaraz będę rozbierał, zobaczę co się dzieje tutaj. I tak muszę rozebrać, bo muszę się dostać do uszczelniacza tego. Mam nowy wzięty uszczelniacz, będzie wymieniony. Po to, aby nic nie leciało, jest wzięte Corteco. Tak samo na przód, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Zobaczcie tu jak wygląda. Nieźle, co? Tylko tutaj, gdzie chodzi koło zamachowe, jest trochę syfu, ale tam w środku dosłownie nic nie ma. Fajnie jest. No trochę wiadomo, piachu po piaskowaniu, ale to się wszystko wyczyści. I będzie elegancko, kurde, tego, panie. Dobra, ja się biorę za rozbieranie tego ustrojstwa i widzimy się już, jak będę miał rozebrane. W międzyczasie zrobił się mały Saigon. Wleciał nowy wałek. Nowy atak. Nowe koło, tak więc powoli wszystko składam w kupę i widzicie, tak to wygląda. Most był oddzielony od skrzyni, wszystko jest skręcone, wszystko zostało wyczyszczone. Zobaczcie teraz, jak to wszystko czyściutko wygląda. Pompa została wyjęta, wyczyszczone wszystko. Pompa została stara, bo była niedawno też wymieniona, była w bardzo fajnym stanie, nie było sensu jej wymieniać. Tak więc widzicie,
małe prace naprzód idą. Skrzynia była wszystko zdemontowana, zamontowana z powrotem. A gdzieś tu koło to uszkodzone leży. O, tu leży to koło uszkodzone. I gdzie tu ten szkorbut się wdał? Gdzie to tu jest? O, zobaczcie tu. Zęby wyłamane. Dobra, ja się biorę teraz za nitowanie tylniego, raczej tylniego, koła talerzowego. Koło talerzowe zanituję, ustawię i wtedy nagram to i to już będzie chyba koniec. No i więc tak. Widzicie, co się udało zrobić przez tą chwilę. Dla was to jest chwila, ale dla mnie to był cały dzień pracy. Kiedy ja to ostatnio nagrywałem? No właśnie nie pamiętam, kiedy nagrywałem. Dla mnie to był cały dzień pracy. Złożona cała skrzynia, już zamknięta. Kamera mi się rozładowała. Nie nagrywałem nic. No, bo nie było jak, kiedy. Chciałem to mieć jak najszybciej zrobione. Już jest skrzynia zamknięta, wszystkie uszczelnia wymienione. Tu tak samo od przodu też wszystko już zrobione. I tutaj tego jeszcze nie mam wyczyszczone. To chyba jakąś myjką wyczyszczę, chyba jakąś tam kupię taką chemię. Szkoda mi na to jest po prostu rozpuszczalnika, tego zmywacza, bo tu by jakiś litr albo i dwa poszły, a tak psikam to chemią, rachciach, przepłuczę i będzie czyściutko. Więc, ale najważniejsze, że to jest te powierzchnie przylgniowe, te uszczelki są, wszystko było wyczyszczone do zera. Ten zimmering jest wymieniony, ten w środku zimmering jest wymieniony, wszystko jest wymienione. Tak samo tutaj, o, tak samo widzicie, tutaj jeszcze jest nowy zimmering. Tu jest wszystko, zobaczcie, wyczyszczone. Tu jest wszystko wyczyszczone, ładnie. Nowe śruby dane tam, gdzie trzeba. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Tu było strasznie sajgon, tu tutaj na dole tu. Tak samo w skrzyni. Nie wiem, czy by pokazywałem te ujęcia i pokazywałem, jakie już po oczyszczeniu jest. W każdym razie, nie wiem, może jakieś zdjęcie wrzucę wyczyszczonego tego tutaj tych tutaj grodzi, tego wszystkiego, bo porobiłem sobie zdjęcia tak, żeby tak mieć na pamiątkę, jak to wszystko było wyczyszczone. Tak więc to już mam zrobione. Tutaj te o-ringi, tutaj też wymieniłem w środku, tutaj to są na tych wodzikach, są też wymienione, po to, aby tu się nic nie pociło. Te wodziki wszystko są w fajnym stanie, wszędzie nowe uszczelki, tutaj śruby wszystkie od pokrywy są nowe, bo były poprzeciągane. Teraz zobaczcie teraz tak, o, tutaj latareczkę, trochę ciemno. No i więc tak, zrobione już jest skośne zęby na mechanizmie różnicowym. Są już założone przy naszej mechanizmie, no mechanizm różnicowy, przykładnie główna, jak zwał, tak zwał. Więc teraz tak, co mogę powiedzieć, jest wyregulowane wszystko, ładnie zabezpieczone, nowy wałek dany, bo tamten, jak mówiłem, według mnie miał delikatne bicie, dlatego został wymieniony, dlatego zobaczcie, po to, aby to wszystko się gładziutko obracało, zobaczcie, się nic nie zacina, pięknie się obraca, zobaczcie, bez żadnych przeciwwskazań się wszystko pięknie obraca. A jak możemy to sprawdzić, czy się wszystko ładnie tutaj zachowuje? Wsadzam sobie o taką kartkę papieru i teraz będziemy o przeciągali i zobaczcie, tak, to jest taki najłatwiejszy test, zobaczcie, jak ładnie wszystko nam odciska i zobaczcie, jak bardzo, jaka duża jest powierzchnia tych, co styka się, właśnie te koła, co się stykają, tego może nie ma widać w kamerze, ale jest wszystko elegancko, nie ma takiego luzu nadmiernego, jest wszystko wyregulowane i zobaczcie, tutaj musi być jak najbardziej, te koła muszą być tu spasowane, nie wiem, czy będzie w kamerze widać, ale one muszą być, no, bardzo dobrze spasowane, żeby te czoła były na równo, tak jak tutaj, zobaczcie, elegancko, nie? Tak więc co, jeszcze zostało mi podnośnik do założenia, nie wiem, czy go dzisiaj założę. Chcę jeszcze sprzęgło tutaj, chcę jeszcze do sprzęgła zobaczyć. Sprzęgło będę musiał zrzucić, sprzęgło zrzucić co kompletne, bo będzie nowy uszczelniacz wału korbowego, ten i ten przedni. Co dalej jeszcze, co dalej mogę wam tu powiedzieć, ale to wszystko będzie w następnym odcinku zajmiemy się silnikiem oraz przednią osią, przekładnią kierowniczą. Tak jak mówiłem, prędzej nie chcę z tego robić telenoweli, widzicie, to jest dopiero drugi odcinek z tego ciągnika, a my już mamy prosienie zrobione w skrzynie oraz tylny most. Teraz zostały hamulce, założenie podnośnika. Podnośnik jeszcze muszę rozebrać, wymienię te o-ringi, żeby tam wszystko było ok. No i co? Pomału trzeba już kończyć ten odcinek. Sorry, że tak mało materiału nagrałem na ten odcinek, że
takich tam, żadnych takich tam nie nagrywałem, jak pracuję przy tym. No zobaczcie, tak samo tutaj ten wałek, tutaj to uszczelnienie też jest wymienione. Nowa uszczelka, nowe śruby, bo tutaj śruby były takie naprawdę, no były byle jakie, więc zostały wymienione. Tutaj o, urwana śruba jest. Tu jest urwana śruba, tą śrubę będę musiał wykręcić urwaną, ale pokażę Wam taki prosty, fajny sposób na wykręcenie tej śruby. To wszystko w kolejnym odcinku. Co jeszcze mogę powiedzieć w dzisiejszym odcinku? A, widzieliście ostatnio post, który wrzuciłem? I zobaczcie, się już znalazł jeden klient. O, w komblocie maska otwarta, tu mam mały problem z komblotem, bo niestety muszę wymienić sterownik silnika, bo tutaj... No, nie domaga. O, tu leży sterownik. Już drugi sterownik mam. Muszę zdjąć immobilizer z niego. Te koła, kurde, wszystko porozrzucane, Boże. Taki bałagan. O. A tym zajmiemy się może w kolejnym odcinku. Powiem Wam, co tu jest do poprawy, co bym mógł, co tutaj muszę zmienić. Bo jednak, wiecie, to była prototypowa wersja. No, może nie każdy się ze mną zgadza, bo pewnie powiedzą, że coś zjebałem, coś tam schnociłem, coś mogłem lepiej zrobić. Tak, mogłem dużo rzeczy inaczej zrobić, ale człowiek się uczy. Ale to będzie temat na następny odcinek. A teraz zostawiam Wam pole do popisu. Wykażcie się w komentarzach, co tu jest do zrobienia. Może się uda Wam zgadnąć, może nie. Może coś wiecie, może nie. Tak więc zobaczcie, co jeszcze się stało. Muszę przede wszystkim pierwsze co? Zrobić dziurę w tłumiku, bo zobaczcie, jak ona chwilę postoi. Cała woda z tego tłumika, tu z tego, wylatuje na dach. Ona stała chyba, Adriana, chyba nie wiem, tydzień czasu czy dwa i o niego straszne, jak wiecie, straszne ulewy były. No i naleciało wody. Dla mnie to jest też niepojęte, bo tak samo kiedyś, jak ona u mnie stała, tak samo myślałem, że jakiś sabotaż i ktoś nalał wody do tłumika, a to tyle naleciało przez ten tłumik wody. Jeju, aż się zmęczyłem od tego gadania. Dobra, to będzie temat na kolejny odcinek, a ja się będę już z Wami żegnał. To będzie na tyle z tego odcinka. Nie, może nie stylownie wygląda, muszę do fryzjera jeszcze zajść, bo kurde, tak mi te włosy rosną szybko, że no nie ogarniam tematu. Więc co, ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć!